Książka, która zawiera właściwie po wojnie pierwsze badanie monograficzne, takie opracowanie kościoła luterańskiego Żółkwa Chrystusa bez Skowie, który jest wyjątkową świątynią. Także będą sięgali czytelnicy, którzy będą poszukiwać śladów po dziedzictwie, architekturze ewangelickiej, protestanckiej. Sięgną i znajdą tam bardzo obszerny artykuł na temat projektu trumiennego. I odwrotnie, czytelnicy, którzy będą zajmować się dziedzictwem staropolskim, będą szukać projektu trumiennego, będą poszukiwać cennego artykułu pani Joanny Dziurkowej, sięgną do książki, w której się dowiedzą o kościele luterańskim w Skowie. Także myślę, że to połączenie bardzo pięknie wyszło i bardzo mocno będzie promowało zarówno, no głównie przede wszystkim właśnie ten kościółek luterański wschód. Symbolone, dzięki jakim środkom książka powstała. Powstała właśnie dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, jak również wsparciu ze strony Ministerstwa Niemieckiego do spraw kultury Niemiec poprzez tutaj kontakt z panią Magdaleną Oxford, stąd właśnie ta pierwsza prezentacja i konferencja prasowa we wrześniu w czasie obecności pani Magdaleny Oxford odbyła się. Ale zawsze bardzo życzliwie przyjmowana ta nasza oferta, propozycja współpracy przy tak poważnym wydawnictwie jest przez lokalne władze i w ten sposób szczególnie chciałabym właśnie podziękować zarządowi powiatu Sowskiego, reprezentowanego tutaj przez panią Dorotę Kozówkę, na jeden cel przekazać takie nasze symboliczne przygotowane podziękowania. No dziękując za wspieranie tych inicjatyw, bo jest to nasze powiedziane tak jak dzisiaj spotykamy się, no albo elektroniczne, jak w tej chwili książki powstają, ale my zdecydowanie lubimy zarówno środką miasta, również właśnie ta książka została dofinansowana. No każda z poprzednich też zawsze cieszyła się właśnie otwartością ze strony i zarządu powiatu i ze strony tej pana burmistrza. Powiedziano tutaj, że jest to właśnie pierwsza tak duża książka o tym kościele, ale to ta książka ma wiele mankamentów. Najważniejszym jest ten, że ona nie uwzględnia całej historii kościoła, tych wszystkich tajemnic, tych źródeł, których jeszcze nie odnaleźliśmy, albo nad którymi nikt nie zdążył się pochylić. Może też nie znalazły się osoby kompetentne, by pewne zagadnienia omówić, zbadać dogłębnie. Dlatego też traktujemy tę książkę jako punkt wyjścia i mamy nadzieję, że jeśli nie grono osób, które pracowały przy niej, to być może inni badacze również zajrzą do kościoła Żółkwa Chrystusa we Wschowie i znajdą tam przeogromną kopalnię wiadomości, tajemnic, ciekawych wydarzeń, które miały miejsce i zechcą to również opisać i na to mamy nadzieję. Warto wspomnieć, że to jest źródło bardzo ciekawe ze względu na to, że nie tylko dotyczy śmierci, ale zwłaszcza dotyczy rozliczenia się tego swoim życiem wczesnym, o którym wspomniałem. I często na kartach testamentów możemy znaleźć również w pewien sposób biogramy ludzi, którzy te testamenty spisywali. Ale nie tylko to, bowiem tam przejawiają się również pewne elementy, a nawet bardzo duże elementy obyczajowości stosunków rodzinnych. Kiedyś wspomnieć jeden testament, nie jest on pełną w tym zbiorze, ale jest jednym z wielu. Jeden testament Jana Zaborowa Ostrowskiego z Wojskiego Kruszwickiego, który spisuje testament tylko dlatego, że boi się żony, która planuje zamordować tego człowieka i ma dowody na to, że faktycznie do tego morderstwa dojść może. Tam są stosunki rodzinne, stosunki między rodzicami i dziećmi, bardzo jaskrawo wychodzące jakby z tych kart testamentu. Ale oprócz tego mamy do czynienia tutaj z informacjami czy relacjami pomiędzy zwykłym szlachcicem a kościołem. Oczywiście śmierć, która się zbliżała, rozliczenie się ze śmiercią powodowane czy to starością, czy to tym, że młody mężczyzna wyruszał na wojnę i nie wiedział, czy z tej wojny powróci.
Czasami kobiety spisywały testamenty dlatego, że były w okresie przepołogowym, więc bały się też tego, czy przeżyją poród i powstawały te źródła. I tam na kartach tych źródeł widać relacje właśnie tego człowieka żyjącego tutaj na tej ziemi, czy w Wielkopolsce, a z konkretną parafią, czy z konkretną klasztorem. Tam bardzo często dostajemy informacje na kartach wielu testamentów, chociażby o konwencie Bernardynów w Krakowie, o tym, jak wiele szlachty chciało dawać określone legaty na ten konwent, nie tylko ten, na różne dotyczące Wielkopolski.